Dzień dobry, ja jestem Adam, a to jest Ewusia. Czyli żartobliwie określany przez maszynistów, który ma zryzgi, pojazd EW60 przed nami. W latach 60. w wyniku zmieniających się potrzeb rynku przewozów pasażerskich podjęto prace mające na celu wyprodukowanie nowszego typu taboru, który był konstrukcyjnie poprawiał możliwości poczciwego N57. No i w toku różnych prac powstawały kolejne projekty. EW60 był chyba jednym z ostatnich projektów wyprodukowanym przez PAFA WAG, mianowicie w początku lat 90. powstały dwa pojazdy EW60. Oba pojazdy w tej chwili znajdują się w zasobach Kolei Mazowieckich. Pojazdy te pierwotnie wyglądały zupełnie inaczej. Zazwyczaj się już co prawda nowoczesnym, jak na tamte czasy czołem. Niemniej jednak w drodze modernizacji spółka Koleje Mazowieckie podjęła też się modernizacji czoła pojazdu, dzięki czemu zyskały trochę bardziej nowoczesny i opływowy wygląd. Ale głównie modernizacja dotyczyła zamiany napędu. Pierwotnie zastosowano tutaj napęd chopperowy. No było to rozwiązanie jak na lata wprowadzenia tego pojazdu, czyli lata 2007, dosyć nowoczesne. Zapewniało możliwość zrezygnowania z rozruchu oporowego, ale ciągle przy zastosowaniu silników prądu stałego. Natomiast w kolejnych latach, to znaczy przy kolejnej modernizacji, którą zakończyliśmy w 2014 roku, pojazdy te dostosowane zostały do tak zwanego standardu AKM. Są one kompatybilne z serią pojazdów AKM, które znajdują się również w zasobach Kolei Mazowieckich. Są to też pojazdy, które kiedyś były tak zwanymi chopperami, a zostały w latach 13-14 zmodernizowane do standardu AKM. Zapewniało to tym samym kompatybilność tych naszych dwóch pojazdów EW60 z pięcioma jednostkami serii AKM. Pojazdów EW60 był m.in. sposób rozwiązania kluczów zawieszenia pojazdu. Szczególnie drugi poziom usprężynowania jest bardzo widoczny i typowo zastosowane sprężyny, które wystają lekko poza obręb pojazdu. No, bardzo, bardzo, bardzo widoczne, bardzo charakterystyczne rozwiązanie, niespotykane we wcześniejszym taborze. EW60, inaczej niż w N57, zastosowano nowocześniejsze rozwiązanie układu hamulcowego, a mianowicie przyjęto założenie jednego cylindra hamulcowego na koło. Tym samym mamy na zestawie hamulcowym dwa cylindry hamulcowe, na wózku znajdują się cztery cylindry hamulcowe, a w jednym członie mamy 8 cylindrów hamulcowych. EW60, czyli elektryczny wysokoperonowy pojazd, który jest przystosowany do obsługi połączeń aglomeracyjnych, tym samym obsługuje tylko wysokie perony, nie posiada dodatkowych schodków jak N57. Natomiast podczas modernizacji kolejnej spółka Koleje Mazowieckie w celu jeszcze poprawy komfortu podróżnych i zachowania wyższego poziomu bezpieczeństwa podjęła decyzję o zastosowaniu rozkładanych stopni. Stopnie te rozkładają się i składają automatycznie z chwilą, gdy pasażer otwiera drzwi. No, zaprezentujemy to teraz. Thank you.
w kabinie maszynisty pojazdu EW60. Jest to kabina sterująca A. W 2006 roku, kiedy pojazdy EW60 trafiły do kolei mazowieckich, poddano również modernizacji kabinę maszynisty. Kabina maszynisty zyskała zupełnie nowy wygląd, zmieniono czoło pociągu na nowocześniejsze opływowe, pulpit maszynisty stał się bardziej ergonomiczny, maszynista zajmuje stanowisko już w środku, w środkowej części kabiny, czyli w osi pojazdu. Kabina została wyposażona między innymi w takie dodatkowe elementy poprawiające komfort, jak klimatyzacja, bardzo przydatna latem. Z serią pojazdów EW60 od klasycznych N57 różniła też między innymi bardzo praktyczne rozwiązanie, mianowicie zastosowanie drzwi bezpośrednich do kabiny maszynisty. Jako że pojazd przeszedł dwukrotną modernizację w spółce Koleje Mazowieckie, został aktualnie dostosowany do standardów pojazdu AKM. Tym samym pulpit maszynisty również przybliżył się do tego oto standardu w tym celu, żeby zapewnić kompatybilność współpracy między pojazdami. Na pulpicie maszynisty znajdujemy podstawowe urządzenia, jakie są w większości współczesnych pojazdów. Mamy tutaj oczywiście ekran diagnostyczny, no ten już też był modernizowany. W tej chwili jest dostosowany, jak wspomniałem wcześniej, do standardu pojazdów AKM, więc zawiera już szereg informacji, to jest no, dość nowoczesne rozwiązanie. Mamy prędkościomierz elektroniczny, on jest sterowany cyfrowo, przełączniki między innymi do obsługi reflektorów, ogrzewania, oświetlenia składu, sterowania drzwiami, czy też podnoszenia i opuszczenia pantografów. No i po prawej stronie znajdują się manometry, no, jak w nowoczesnych pojazdach doposażone o czwarty manometr hamulca sprężynowego, czyli tutaj się nazywa hamulec postojowy. Kran, czyli zadajnik hamulca pneumatycznego, elektropneumatycznego oraz hamulca elektrodynamicznego. Funkcję hamowania, tryb hamowania przyłączamy za pośrednictwem tego przyłącznika pakietowego. Tutaj załączamy i wyłączamy hamulec sprężynowy. No a tutaj znajduje się zadajnik jazdy. To jest tylko zadajnik jazdy bez opcji hamowania, czyli za pośrednictwem tego pociąg się rozpędza. Obok mamy przełącznik pakietowy do wyboru kierunku jazdy do przodu lub do tyłu. No i pojazd również został wyposażony w tempomat. Jest to tempomat, którego zadaniem jest utrzymanie prędkości, jaką nastawił maszynista. Czyli po osiągnięciu określonej prędkości, na przykład 60 km na godzinę, naciskamy przycisk tempomatu i pojazd już sam utrzymuje prędkość zarówno przy podjazdach pod górkę, przy jeździe po prostej, jak i przy zjazdach. No, a tu obok znajduje się radiotelefon, poczciwy Radmor, niezastąpiony, który jeszcze kilka lat nam posłuży do czasu przejścia na system cyfrowej transmisji głosu. Zyskał szereg udogodnień. Zastosowano m.in. pneumatyczny napęd drzwi przejściowych międzywagonowych. Zastosowano nowy wygląd wnętrza. Wnętrze jest jednoprzestrzenne. Miękkie obicia foteli. W celu wygłuszenia i docieplenia pojazdu zastosowano pakietowe szyby. Są to podwójne szyby, które zapewniają też większą izolację termiczną i dźwiękową. A przy kolejnej modernizacji, również przeprowadzonej w Kolejach Mazowieckich, powiększono przestrzeń pasażerską, kasując dodatkowe dwie pary drzwi w każdej części pojazdu. Tutaj właśnie widzimy miejsce, gdzie kiedyś znajdował się przedsionek i były drzwi na lewo i na prawo. W tej chwili mamy tam miejsca siedzące, tym samym więcej pasażerów może sobie komfortowo podróżować. Kiedy znajdowały się drzwi dla pasażerów, jest charakterystyczne, między innymi widać to po suficie, który w tym miejscu jest obniżony, oraz widać to też po szerszych ściankach między poszczególnymi oknami. Czyli w miejscu, gdzie drzwi skrzydłowe chowały się w ściany, no to ta ściana jest tutaj w tym miejscu szersza.
Pojazdy podczas modernizacji zyskały też kolejne udogodnienia, m.in. zmodernizowaną toaletę z zamkniętym obiegiem. Zastosowano udogodnienia dla potrzeb osób niepełnosprawnych, tym samym możemy też obsłużyć takie osoby i zabrać je na pokład naszego pociągu. No i przygotowaliśmy również udogodnienia dla cyklistów. Znajduje się tutaj, można powiedzieć, taki przedział rowerowy z wieszakami, gdzie rowery mogą być bezpiecznie przewożone w pojeździe. O EW60 moglibyśmy jeszcze Wam wiele powiedzieć, natomiast każdy odcinek musi mieć swój koniec, dlatego po więcej informacji zapraszamy Was na naszą stronę internetową, link znajdziecie w opisie. Na dziś dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie tego materiału i zapraszamy Was na kolejne. Do zobaczenia.